co ja to robię? Po co naprawiam coś, co kiedyś było moim przyjacielem, a dzisiaj jest, no właśnie czym? Pluszakiem? Maskotką za punkty ze stacji benzynowej? Albo z jakiegoś kurwa gangu z dyskontu? A kiedyś tyle emocji przelewałem, tyle uścisków, całusów, przytulania przed zaśnięciem. I po co to wszystko? Gdzie te najpiękniejsze emocje się podziały? Myślę, że zostały właśnie tutaj, na tym placu boju, tym poligonie doświadczeń zwanym podwórkiem, na którym działo się wszystko. Strzelanie do siebie patykiem niczym niemieckim MP40, kopanie piłki, szaleństwa na górkach osiedlowych, bieganie po krzakach, na które dziś jesteśmy za duzi, liczenie bilonu na lody przed osiedlowym sklepem. I tak patrzę na te wszystkie moje dawne miejsca, które niegdyś wydawały się wielkie, długie, wysokie i głębokie, a dziś są zwykłe, szare i absolutnie żadne. Ta studzienka, która była bazą, ten hydrant, który był metą, ta ławka, za którą było pole ochronne, ten krawężnik, który wyznaczał granice zabawy. Wszystko miało nadany sens, a potem trzask, prask, szkoła, studia, dorosłość, kredyt i jakoś to znikło. Wszyscy zawsze tak słodko pierdolą, że nie żyj przeszłością, że trzeba wyciągać wnioski z tego, co było, ale patrzeć przed siebie, albo ale to już było i nie wróci więcej, choć to akurat Rodowicz. I to wszystko prawda, ale jakoś nie mogę się od tego odciąć, bo lubię wracać w strony, które znam. Kurde, teraz znowu Wodecki, nieważne. Siadam na tych za małych już na moją grubą dupę huśtawkach. Trzymam się poręczy, na których zwisałem jak parówka, a dziś przerasta mi o głowę. Patrzę na piasek, który przyjmował moje łzy szczęścia i bólu, w których zawsze znajdowały się zwierzęce odchody, tak skorę do zabawy, nim mama przerwała imprezę. I tak to wszystko pamiętam, ale nie czuję. No choćby skały srały, nie czuję. Gdy odwiedzam w pamięci swój dawny pokój z lat dziecięcych, to śmieję się przez łzy. Jakże tracimy perspektywę. To łóżko, wielkie niczym posłanie sułtana, godne przyjąć nie mniej niż 12 nałożnic, dziś jawi się jak mała klatka, niegodna nawet psa. Wielkie szafy pełne skarbów, dziś stare klamoty z odpadającą farbą i przeterminowaną gwarancją z Ikei. Kolor ściany, który zawsze sprawiał, że po powrocie z kolonii zaraz po wejściu wiedziałem, że jestem u siebie, a dziś wygląda tak, jakby ktoś mi plakatówką ojebał ściany. I tak patrzę na te różnice, a przecież miejsce to samo. Chyba najlepiej wspominam wieczorne czytanie bajek. Bracia Grimm, Dzieci z Bullerbyn i inne klasyki. Ten moment, gdy ubrany w piżamę siedziałem grzecznie na posłanku i czekałem na mamę albo tatę, by usiadł i zaczął bajać, jak to mówią stare prukwy. To był fotel czy krzesło? Nie no, fotel. Albo w ogóle go nie było, zaraz. Nie no, fotel, tak, fotel. Tak właśnie działa pamięć dziecka, nieważne. No i siadał rodziciel niczym magiczny skryba, który zaraz sprawi, że przeniesiemy się w inne światy, inne czasy i poznamy historię gadających zwierzątek czy zaczarowanych dzieciaków. Zobaczymy walkę ze smokami, poznamy istotę braterstwa ze sztyletem wbitym w drzewo, poznamy piernikowy domek zarządzany przez zdradliwą emerytkę albo posłuchamy, jak myśliwy patroszy wilka, by uwolnić z niego jeszcze żywe dziecko i jego babcię. I właśnie wtedy to wraca, ten kurwa memiczny uczuć, jak to się teraz mówi. Że jednak gdzieś ten dzieciak tam siedzi, że pamiętamy tą beztroskę, to uczucie, że wstajesz rano i chcesz się bawić i możesz to robić aż do wieczora, że plac zabaw nie zna granic, że każde drzewo to wieża, że za tamtą ulicą leży inny świat, gotowy do odkrycia. No i że każdy kijek to miecz, a psia kupa to ostateczna broń zniszczenia, że trzeba wrócić na obiad, jak mama woła z balkonu i wszystko inne. Straszny banał to wszystko. Takie naciągane wspominki. Bo wypieramy kłótnie rodziców, których byliśmy świadkami. Trzask talerzy o podłogę i krzyki: zostawię cię, skurwysynu! I chyba tyle w tym dobrego, że to ten jedyny okres w życiu, gdzie szczęście i radość działają tak dobrze, że potrafią przykryć sobą wszystko, co kłuje w serce i ciśnie łzę na policzek. Gdybym tylko mógł wrócić do tego stanu. Ale nie mogę. Jedyne, co mogę, to żyć wspomnieniami. Ot, kolejny banał. Tak na koniec sobie myślę, jak fajnie, dziwnie, strasznie, a może i wspaniale byłoby usłyszeć wszystko to, co szeptaliśmy do tego swojego jedynego pluszaka. Nasze nadzieje, marzenia, pragnienia i lęki. I wziąć to wszystko teraz, na trzeźwo, po dorosłemu i przeanalizować, żeby się ogarnąć tu i teraz. No ale nie da się. Po prostu się, kurwa, nie da.